czuję się wspaniale, wspaniale szczęśliwa, że mogłam zorganizować to wspaniałe wydarzenie wspólnie z burmistrzem miasta Jastarni, z panem Narkowiczem, z panią Martą Balicką. Się obudziłam i zobaczyłam lejący deszcz. Właściwie bardzo dziwnie się poczułam, ponieważ poczułam w sobie bardzo duży spokój. I przez cały dzień myślałam, dlaczego ja nie byłam w ogóle zdenerwowana. I mam takie przemyślenia, że wydaje mi się, że ci wszyscy ludzie, którzy dzisiaj tutaj ze mną są, którzy przyjechali specjalnie na to wydarzenie, oni byli ze mną, oni czułam, że oni po prostu mnie bardzo wspierają i życzą, żeby ta pogoda stała się piękna i słoneczna. I tak się stało. Ja też nie straciłam nadziei na to, że będzie pięknie, że ten wieczór właśnie skończy się cudownym pokazem, cudownym recitalem Tomka Stockingera, wspaniałym występem Ireny Santor i tyloma wspaniałymi emocjami, które towarzyszyły wszystkim moim modelkom, i tym małym, i tym większym, ponieważ wszystkie panie, a było ich ponad 40 osób, bardzo, bardzo przeżywały ten udział w pokazie. W Doroci jest nieodparta chęć prowokacji, a jednocześnie takie ludzkie spojrzenie i powód do dobrego wychowania, do dobrego stylu, do dobrych myśli, i to jest szalenie ważne. Ona ma charyzmę, ona tym zaraża ludzi, a ponieważ jest człowiekiem pozytywnym, ponieważ chce świat upiększać, chce, żeby ludzie byli ładniejsi i lepsi, bo to jest jej naczelne hasło. Rzadko o tym mówi, ale to, żeby ludzie byli lepsi, żeby byli sobie przyjaźni, to emanuje. Ja nie wiem, skąd się to wzięło, że ja raptem tysiącom ludzi odmawiam, nie mogę, wszystko jest już poza mną. Dorota ma jakiś specjalny czar, ja nie wiem, siłę magiczną. Już nie ma dzikich ich plaż. Cieszę się, że ludzie związani ze sztuką wiążą się z Juratą, bywają tutaj. Pani Dorota, która ubiera między innymi prezydentową RP, no to gdzie lepiej jak nie w Juracie, gdzie przecież bywają prezydenci. To, że szyje sukienki dla tych pań, które tutaj bywają, myślę, że to jest pewien plus, że mamy tutaj butik, że mamy taką galerię, którą prowadzi ze swoją wspólniczką, no to jest wszystko dla nas wartość dodana. Przepełniona jestem taką ogromną wdzięcznością, radością, i tu jest moje miejsce na ziemi, więc myślę, że takie pozostanie.